Przedmiot moich dzisiejszych warsztatów to podstawy realizacji obrazu filmowego. No i to są podstawy takie jak mówiłem o planach, różnicowanie planów filmowych, mówiłem o osi, analizowaliśmy filmy bez dźwięku. Pomimo tego, że były puszczane bez dźwięku, to wiązały się z dużym zainteresowaniem, co świadczy o tym, że można dobrze opowiedzieć film, nie wpuszczając w niego ścieżki audio. I myślę, że to młodym ludziom dało do myślenia, że właśnie, że sposób opowiadania może być tak ciekawy, że nie musi być głos słyszalny. Widziałem kilku takich, którzy byli bardzo zainteresowani tym, o czym mówię. I widziałem u niektórych takiego bakcyla już takiego poważniejszego, pomimo młodego wieku. No i jestem pewien, że kilka osób stąd tak, że oni już wcześniej sobie to tam w głowie poukładali, że będą chcieli to robić w życiu, a być może po dzisiejszych wykładach i ćwiczeniach jeszcze bardziej będą chcieli to robić, no to będzie fajne. Wiesz co, zacząłeś tak, że ja byłem po już takiej sporej wyprawie, grudzień-styczeń, bo pojechałem do Afryki Mercedesem 20-letnim, do Gambii. Wróciłem z tej wyprawy i dostałem propozycję nakręcenia z tumultu, dostałem propozycję nakręcenia dokumentów z tej wyprawy i o łagrach w Orkucie dokumentu z dziennikarzami, z Jackiem Kiełpińskim i Radkiem Rzeszotkiem. No i wiesz, no ja długo się nie decyduję, to jest kilka dni i ja jadę po prostu, tak jest zawsze. No i w tym wypadku też tak było. Generalnie założenia były dosyć ustawione. W tej chwili jest tak, że montujemy ten film wyprawowy. No i szykuje się ciekawy materiał. Głównie jeżeli chodzi o Rosję, no to papierki. Wiesz, to jest tak, że logowaliśmy się w hotelu 3 godziny każdym. 9 osób zalogować w północnej Rosji to jest nie lada gratka, powiem szczerze. Raz nam odmówili w ogóle rejestracji, dlatego że u nich się to wiąże z wypełnianiem ogromna papierów i kobietom się po prostu tego nie chce robić, no. Nam się to udało, bo mieliśmy szczęście z pogodą. Nie było aż takiej zawieruchy, żeby te drogi były zupełnie zasypane. Tam jest w tej chwili budowany rurociąg Trutka Putina, gazociąg. No i wzdłuż ten gazociąg cały czas jest budowany, więc tam jakieś części dróg są. Wracaliśmy już na platformie, właściwie chłopaki z samochodami wracali na platformie, my kuszetką 800 km. Dlatego, że były takie zawieruchy, że nie było szans tamtąd wrócić na kołach. Czyli jeżeli by nie było pociągu, to po prostu byśmy tam musieli zostać i czekać na lepszą pogodę.